Галина Своробович, Марія Жуковська, Максим Потапов, Ірина Літвінович, Божена Сосновська, Габріеля Дайновець, Томаш Матуйза. Są dwa teatry, które od wielu lat istnieją w Wilnie. Czy Teatr Polski to jest teatr młodzieżowy tylko? Nie. Teraz ostatnio, kiedy Bożena aktywnie jakby włączyła się w pracę taką twórczą i reżyserską, jest studio młodzieżowe. To my tak wewnątrz nazywamy. I właśnie już kilka spektakli Bożena robi z tą młodzieżą, która faktycznie jest z gimnazjum Adama Mickiewicza i to są były członkowie teatrzyku szkolnego Wesoła Gromada. Ja też jestem z Wesołej Gromady. Tak, właśnie. Wszyscy. To była jedna z pierwszych chyba moich tych... Może nie pierwsze, ale drugie. Tak. Nawet nie podejrzewałam, nawet nie myślałam, że Bożena wyrośnie takie cudowne dziecko i cudowna aktorka. Pan by ją widział na scenie jako aktorkę. Skąd inspiracje? Bo z jednej strony poezja młodych, bo to chyba młodych polskich poetów, prawda? Tak. To jest kapitalny pomysł, żeby to pokazać. A cała reszta to problemy młodych, tak? Tak. Czy... To są wiersze z nowej awangardy wileńskiej, poetów, którzy mają do 40 lat. Mhm. To tacy już mają w dorobku, ale jeszcze nie są. To ja bym się prawie załapał, tak? No, proszę bardzo. I tak, to są różne wiersze i... jakie było pytanie, zapomniałam. Tak, no to wyleciało mi z głowy. Dobrze, a powiedzcie... Inspiracja powstała tak. Zaproponował ten pomysł Paweł Krupka, który był w Instytucie Polskim, bo on jest właśnie poetą i też pracował w Instytucie. Pseudonim Powsinoga, tak? Chyba tak. I wpadł na taki pomysł, żeby zrobić tą wizualizację właśnie i żeby leciały teksty. A ja już jako reżyser zrobiłam to jako spektakl. Bo najpierw to był pomysł taki, że coś leci na ekranie i mówią teksty tam, jeden aktor czy dwóch. No a ja zachciałam zrobić z tego spektakl. Ja i Romuald Lawrynowicz, który ze mną połówkę spektaklu reżyserował. I właśnie powstało, żeby to połączyć te wiersze w jedność, całość. I oczywiście każdy wiersz ma jakąś oddzielną historię, ale niektóre wiersze między sobą łączą się, przeskakują. No takie rozwiązanie matematyczne trochę, że tu widzimy kawałek, a potem idziemy dalej i tu znowu kawałek z tego tematu. Czy wy jakoś identyfikujecie się z tymi problemami, które są przedstawione w tych wierszach? To jest wasze życie w tych wierszach młodych ludzi pokazane? Może od części, ponieważ każdy, myślę, w tych wierszach mógł znaleźć coś własnego dla siebie, coś podobnego do własnych przeżyć i tego, co było w naszej każdego personalnej historii. Ale nie z każdym wierszem, myślę, można będzie tak w 100% zidentyfikować. No, Maryla jest między innymi autorką też wierszy. Tak. No tak. Czy dużo młodych ludzi na Litwie pisze wiersze? Myślę, że tak, tylko że myślę, u nas tutaj na Litwie nie jest to tak popularne, żebyśmy ujęli mu w jedną książkę czy tam wierszy. Ale myślę, że każdy dla siebie na pewno tam gdzieś okojada, może nie każdy, ale większość na pewno, tylko że nie mamy takie możliwości do prezentacji, chociaż nie ma tych wierszy, ale już start jest dobry, bo już są spektakle, robimy na podstawie poezji, to myślę, że z tego tak, wyjdzie... To dlatego powstał ten pomysł, żeby nowych poetów, młodych poetów wiersze usłyszałyby szersze publiczność, promować te wiersze. Widziałem, że chyba w tym roku występowaliście w Polsce, tak? Tak, na takim festiwalu Polacy robią teatr za granicą. Tak, Polacy robią teatr. Tak. Jednym ciągiem, tak. Tak, bo tam chodziło o to, że czasami są to pojedyncze osoby, czasami zespoły, prawda? Tak, i tak dalej. Wiem, że z Francji był, z Włoch. Tak.
Czy wy interesujecie się tylko sami sobą, czyli młodzież polska na Litwie interesuje się i żyje problemami młodzieży polskiej, czy także znacie problemy w polskiej młodzieży? Bo kiedy ja oglądałem ten spektakl, to takie podobieństwo troszkę do Doroty Masłowskiej. Nie wiem, czy znacie taką polską pisarkę, która właśnie... No oczywiście, ja mam bardzo dużo oczywiście przyjaciół w Polsce i wiem, co się dzieje. To oczywiście jest to jedna scena odzwierciedlenia, strajk kobiet na przykład, to też jest to trochę o tym. No, mamy te aktualia. W Wilnie też było to? Nie, w Wilnie nie było, ale... No właśnie, byłbym bardzo zdziwiony. Tak nie, w Wilnie nie było. Znaczy, było w Wilnie, przy ambasadzie. Było tak? Przy ambasadzie, przepraszam, tak, było. Tylko, że nie było to tak, tak mówmy, tak masowo. I nie było brzydkich wyrazów, tak? Nie wiem, nie wiem. Chyba nie wpadnie. Dobrze, i tradycyjnie niektórzy polscy aktorzy, którzy zaczynają w polskich teatrach, robią także karierę w teatrach litewskich. Agnieszka Rawda jest takim przykładem. No taka naszą największą gwiazdą to jest Joanna Moro, która zaczynała u nas w teatrze. No właśnie. Jan Drawnel, Agata Miłutin. A Jan Drawnel? Tak. Ten, który gra w Teatrze Warszawskim. Tak. A byliście na Solaris już? Jeszcze nie, ale wybieramy się. No właśnie, jakie wy macie plany, powiedzcie? Chcielibyście pójść w ślady tych wymienionych przez panie aktorów, którzy faktycznie już się zapisali? No, to jest dla was takie laboratorium, matecznik, jak traktujecie? Czy taka przygoda? To się jeszcze okaże. O, kolega. Ale mają kierunki powiązane, czy z kulturą, z sztuką? Maria postąpiła na... Tak, ja teraz studiuję historię i krytykę sztuki i myślę, że może w przyszłości jakoś da się powiązać życie z tym aktorstwem, może bardziej już jakbym takim poważnym, ale na razie jestem zadowolona z tego, co mam. Bardzo wam dziękuję. To było miłe spotkanie. Dziękuję. Ciekawie było usłyszeć, co Maksym powie. Na dany moment uczę się w szkole, ale mam plany studiować aktorstwo. To tyle. A jak będzie, tak będzie. Ale nie masz problemu z moczeniem się? Nie. Wytrzymasz na scenie. Przepraszam, ale nawiązuję do wieczora. Dobry jeszcze raz dziękuję. Bardzo miła atmosfera. Fajna energia z was bije. Dziękuję. Dziękuję.